Słuchajcie, deszcz pada, nie bardzo jest, słuchajcie, jak jechać, ale jedziemy tu. Traktorem Treffer Wattenwil. Zamstag, sobota 26 sierpień od 9 rano. Dojazd jest sygnalizowany takim oto traktorkiem. Tutaj ma być tyle tych traktorów. Zobaczymy. 26 oczywiście, pomyliło się komuś, bo to ma być 29, nie 26. Mimo to zobaczymy, pojedziemy. W każdym razie po drodze jeszcze wpadnę do sklepu, kupię chleb. No a tymczasem zjeżdżam z tej mojej góry, gdzie mieszkam. No i zobaczymy. Sam jestem ciekawy. Sobota. W sumie nie ma co robić, bo pracy nie ma. No cieszę się, bo udało mi się, słuchajcie, wrzucić dzisiaj rano film. A ten internet jest dosłownie... To już nie jest drewno, to już ja nie wiem, z czego on jest. Taka jest katastrofa. Więc każde wrzucenie filmu dla mnie jest naprawdę ogromną radością. I cieszę się, że Wam się podoba. No oczywiście, że pozdrawiam, bo to nie jest tak, że ja nagrywam filmy i mam wszystko w nosie. Nie, myślę o Was, o moich widzach cały czas. O tych przychylnych i o tych mniej. Bo przecież to w sumie to wszystko dla Was robię. Także też się tym przejmuję trochę, ale co tam, jedziełam skręcić. Co on do mnie mówi? W lewo mam skręcić. No to wtedy nie pojadę do sklepu. A dobra, jadę w lewo jaką chcę. Tutaj przyjechałem tą trasą, co teraz mi kazał w lewo skręcić. To przyjechałem pierwszy raz. No i zobaczymy. Zobaczymy. O, widzicie tutaj te jabłonie, o których Wam mówiłem kilka razy, że tu są stare drzewa. W ogóle zauważyłem jedną taką prawidłowość. Tu się nie ścina drzew. Oczywiście wycina się drzewa tam, gdzie są do tego miejsca specjalnie wyznaczone, przeznaczone i to robią leśnicy. Natomiast... O, a tam na górze jest mój hotel. Natomiast tutaj, słuchajcie, rolnicy starają się nie wycinać żadnych drzew. Po czym to poznać? Ano po tym, że one są wszystkie ogromne po prostu. Czekajcie, muszę też się skupić, bo tutaj są takie góry, że nie widać co za nimi. No i wolę być czujny. W każdym razie... Oj, tutaj jest takie jeszcze jeziorko, słuchajcie, też myślałem, żeby w nim połowić. No ale tej wędki zapomniałem, nieszczęsnej. No wracając, w każdym razie nie ścinają tych drzew. Są tutaj wszędzie, absolutnie wszędzie łąki i pastwiska, regularnie koszone. Jeśli nie są obgryzane przez zwierzęta, to je się kosi cały czas. I tak tutaj wygląda to życie. Co do rolnictwa, słuchajcie, powiem Wam tylko jeszcze taką rzecz, że tutaj rolnictwem zajmują się całe rodziny. To co u nas kiedyś było bardzo, bardzo popularne, tutaj cały czas to jest, słuchajcie, to, bo dzisiaj u nas w Polsce się porobiło coś takiego, że rodzice młodych posyłają do szkoły, a potem się dziwią, że oni nie chcą na wsi zostać. No ludzie, przecież to woła o pomstę do nieba. No sami żeście chcieli, no to ta młodzież ucieka przecież z tego, z tej wsi, skoro pokończyła studia. No. Nie wiem, jak to tam po prostu sobie wszystko kto układa i tak dalej. Wszystko zależy jakie, bo jeżeli ci młodzi, po prostu ja nie mówię nic tutaj absolutnie złego, słuchajcie, tylko chodzi o to, żeby wiedzieć, co się chce. Jeżeli się takiego młodego wysyła na lekarza, no to wiadomo, że on na wsi nie zostanie. Tak, ale gdyby go posłać na przykład na leśnika albo na studia przyrodnicze jakiekolwiek, czy rolnicze, no to wiadomo, że on na wieś wróci. O, a tu jeszcze krówki są troszeczkę niżej, zobaczcie, jakie ładne pasą się. O, no widzicie, takie fajne zwierzę. Otworzymy okno. Rogów nie mają. Się patrzy. No, wszystkie się patrzą. Ciekawe. No ciekawe, ciekawe. No, ale jedziemy dalej w każdym razie. No to w tym momencie taki młody człowiek, no ładnie jeziorko, nie? To trzeba by jakieś tam dojście do brzegu, żeby tą wędkę zarzucić. No to on wtedy nie zostanie, a tu właśnie zostają. Tu po prostu widać, że wszyscy
może trudno powiedzieć wszyscy, dobrze, przesadziłem, ale większość po prostu zachowuje się w ten sposób, że... Skręcam w lewo. Zachowuje się w ten sposób, że właśnie swoją przyszłość wiąże z rolnictwem. Czekajcie, bo tu muszę poczekać, samochody jadą. O, widzicie tu na przykład naprzeciw orzech włoski, dosyć spory. No dobra, jedź. Puścimy go, bo ja będę trochę wolniej jechał. A on szybciej, bo ja tu jeszcze oprócz tego, że nagrywam, to się rozglądam i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie to jeśli chodzi o to. A tymczasem, słuchajcie, jedziemy na zlot traktorów. Ma być od 9 rano, sam jestem ciekawy, bo znaczy ulewy nie ma, no ale kapie sobie tak trochę i tyle, no. Także widzicie, tak to wszystko wygląda. No i co, jedziemy, zobaczymy co słychać. Miałem pojechać koło sklepu, w którym kupuję zawsze chleb, ale mnie wyprowadziło tędy, nie chcę dwa razy na górę wjeżdżać, więc mam nadzieję, że tam na miejscu też jakiś sklep po drodze trafię, albo może tutaj gdzieś jak będę jechał, no zobaczymy. To tymczasem tyle, jedziemy na zlot traktorów. Zobaczcie, góry pokryte chmurami, niesamowity widok, co? Jesteśmy w miejscowości teraz Oberstocken, w drodze właśnie do tego Wattenwil. Zobaczymy. On chce, żebym skręcił w prawo, tylko kiedy, nie wiem. Dobra. Zaraz zobaczymy kiedy. O, teraz w prawo musimy skręcać. Ale widzę, że ten autobus tutaj mnie tutaj się... O! To go ominiemy i teraz skrócimy w prawo. No i jedziemy dalej. Co jeszcze, słuchajcie, tak na szybko wam powiem. Tutaj zauważyłem, że... O, tam następne krówki się pasą. Zauważyłem, że traktorów tych takich starych tutaj jest raz, że mało, albo dużo, dużo mniej, a dwa, że są one, jeżeli już, to pochowane. Nie jest to tak jak na przykład w Niemczech, że zauważyłem, że one wszędzie stoją. Tam jest, w Niemczech jest bardzo dużo tych zabytkowych traktorów i nie chcą oni w jakikolwiek sposób ich się pozbywać. No może czasami, ale w większości nie. To samo w Austrii. W Austrii z kolei jest tak troszeczkę mniej niż w Niemczech. Ja tu wam będę pokazywał cały czas te krajobrazy, które widzę mijając. Natomiast tu w Szwajcarii jest ich zdecydowanie mniej. Ale numer, słuchajcie, sam się zrobiłem, że tak powiem, w jajo. Przecież tu jest napisane jak byk September. A ja po prostu pomyślałem, że ten September to jest sierpień, a nie wrzesień. No i o. I taka atrakcja. No ale nieważne, zrobiłem sobie wycieczkę, przejechałem się, w sumie jest sobota, co miałem do roboty. Miasteczko Wattenwil. Można powiedzieć chyba, że to jest miasteczko, bo jest takie sobie troszeczkę większe od przeważnie tutaj występujących, znajdujących się wsi. Zrobiłem sobie małe zakupy na okoliczność. 10 jajek, chleb, sól i sok jabłkowy. Także takie coś. Nie wiem, co z tego wszystkiego jest do zrobienia, ale coś może da się zrobić. Tymczasem wracam z powrotem na hotel. O, tu byłem w tym sklepie Kop. No i tyle, no. A widzicie, człowiek zakręcony jak ruski termos, jak to się mówi, i nie skojarzył.
ale data mi coś nie grała i po prostu zamiast wpaść i przypomnieć sobie, że sierpień to jest august, no to nie. A to wszystko przez te helikoptery, które miały być dzisiaj, bo wczoraj rozmawiałem z szefem, że tak powiem, tego hotelu całego mojego, gdzie mieszkam. No i pytam się, jak to jest z tym, czy jakaś impreza ma być. No mówi, że miało być dzisiaj nie 4, a 5 helikopterów, ale ze względu na złą pogodę niestety nic się nie odbędzie. Także to i przez to jeszcze zakręcony tymi traktorami, a zresztą nieważne. Daleko nie miałem. O, tu zobaczcie, widzicie, też wycinają duże drzewa, przeważnie świerki. Także to też tutaj po prostu ma miejsce, ale ogólnie być może to jest na takich, słuchajcie, w takich miejscach, gdzie te drzewa wycinać można, natomiast na prywatnych posesjach widzę, że oni nie chcą wycinać po prostu tych drzew. Osobiście na przykład nie widziałem gdzieś jakiegoś specjalnego wyrębu lasu, gdzie przejeżdżam, powiedzmy, i widzę, o, tutaj jest wyrąb na przykład, czy coś takiego. Nie, czegoś takiego tutaj nie widziałem. Także być może to gdzieś w jakichś innych wyjątkowych miejscach, w głębokim lesie, być może to ma miejsce, takie coś. No mniejsza z tym. Widzicie, jaka jest pogoda. Ja włączam kierunkowskaz zamiast wycieraczek. O. Góry całe w chmurach, pokryte, zasłonięte. Nic tam nie widać. Także dzisiaj gór wam nie pokażę z tej strony. Ale to nic. Zrobiłem wycieczkę, w każdym razie bardzo fajnie. Przyjadę. O, tutaj dojca macie nowego takiego. Także są tutaj traktory, mają ci rolnicy traktory. No i ten. Słuchajcie, co jeszcze? A propos pracy. Otóż od poniedziałku okazuje się, że moja firma niestety nie jest w stanie mi zapewnić pracy. Tak, takie buty. Obalewe, że tak powiem, jak to się zacytowałem teraz, kabaret moralnego niepokoju. Słuchajcie, co się stało? No po prostu nic, nie mają pracy i ja w ogóle coś takiego przyjąłem, szukając pracy w Szwajcarii, że jeżeli mam ją podjąć, to minimum na miesiąc. No ale się okazuje, słuchajcie, że co z tego, że ja sobie zaplanowałem, że zadzwonili do mnie z firmy, Marek przyjeżdża, jest praca na miesiąc. No to wychodzi na to, że po prostu to jest najnormalniej w świecie, kłamią. Bo praca okazała się na 2 tygodnie i to już jest drugi taki numer, bo poprzednim razem też miałem jechać na miesiąc, pojechałem na 3 tygodnie. No bo to jest, słuchajcie, 1200 km. No to jest średnio, to się jedzie 16 godzin, czasami i więcej po prostu, bo trzeba wziąć pod uwagę korki, a tych korków jest najmniej 5 po drodze. Więc robi się z tego po prostu poważna podróż. No i teraz co tu po prostu zrobić z takim delikwentem? No trzeba uważać naprawdę na te agencje pracy, tak zwane temporary, bo po prostu one nie są absolutnie godne zaufania. Więc dzisiaj i tak już z samego rana powysyłałem kilka tych, to się nazywa po niemiecku Lebenslauf, czyli taki przebieg życia, taki życiorys, o, po naszemu, po polsku normalnie. No i słuchajcie, zobaczymy, co się będzie działo, bo ja jestem po prostu w tym momencie, to znaczy nie tyle nie wiem, co ze sobą zrobić, bo ja sobie poradzę, to nie ma problemu. Mogę się w każdej chwili gdzieś zatrzymać przy jakiejś, powiedzmy, budowie. No dzisiaj jest sobota, to średnio po prostu, żeby się dzisiaj przy budowach zatrzymać. Czy też u rolnika, ale dla mnie to nie stanowi żadnego absolutnie problemu i tą pracę znajdę. Tylko że tyle, chodzi mi o to, że jeżeli umawiamy się z kimś na coś, no to wypadałoby słowa dotrzymać, prawda? No i to jest sprawa dosyć najważniejsza dla mnie i podstawowa, bo przecież jedzie się, tak jak powiedziałem, 1200 km i po stronie tego człowieka, który po prostu zamawia w tym przypadku mnie,
to jest to sprawa priorytetowa, żeby tego słowa dotrzymać, bo on w tej chwili już drugi raz zawiódł. No i co się stało? No po prostu kicha, no bo jak? Facet stracił absolutnie zaufanie. Z całą pewnością, jeżeli do mnie następnym razem zadzwoni, to albo mu odmówię i powiem, że nie, że dziękuję, że on nie, ja mu powiem wprost, że nie jest godny zaufania, albo zmuszę go do podpisania takiej umowy, w której bez względu na to, czy będę miał tą pracę przez ten minimum miesiąc, albo tej pracy miał nie będę, on będzie musiał mi zapłacić minimum za 176 godzin pracy. I tak się z nim umówię w ciągu jednego miesiąca, żeby nie było tak, że ja teraz przyjechałem, widzicie, a tutaj jest kłopot, bo on mówi, niestety Marek, ale przykro mi, nie mam pracy. No super, że mu przykro, no ale ja tu jestem, nie? Dla mnie to są potężne koszty, słuchajcie. Facet, u którego wynajmuję pokój, powiedział w ten sposób, że jeżeli chcę na miesiąc, to muszę zapłacić 800, a jeżeli chcę na 2 tygodnie, to też 800. No to jest trochę chore po prostu, bo oczywiście ten facet, to jest jego hotel, on ma prawo tutaj dyktować ceny i nikt nie ma prawa nic mu powiedzieć. To jest jego, jak mi się nie podoba, to mogę się gdzie indziej wyprowadzić albo szukać sobie czegoś innego. Natomiast tutaj chodzi o to, o tą firmę, prawda, to jego pracodawcę, że on musi o tym wiedzieć, prawda, on musi wiedzieć, że to są koszty, oprócz tego, że dojazd, no to jeszcze tu są koszty właśnie tego utrzymania. No i słuchajcie, za te cztery rzeczy, sól, jajka, chleb i sok, zapłaciłem 20 franków. No to słuchajcie, to przy dzisiejszych cenach to jest prawie 85 zł. No to przecież daj ta spokój, no. Za nic? Tyle kasy? Więc oni po prostu, on musi wiedzieć, że od tego jest, żeby tą pracę przygotować, zorganizować i mieć wyjście awaryjne. Jaka to firma jest i komu nie należy ufać, napiszę wam albo powiem po niedzieli, ponieważ dam mu jeszcze szansę, żeby on mógł się, że tak powiem, odzyskać twarz. Natomiast jeżeli nie uda mu się tej pracy załatwić, to już jest jego problem i napiszę wam na Facebooku, co to za firma i z jaką firmą nie warto współpracować. Powiem wam tylko, że to jest dosyć duża i znana firma tutaj w Szwajcarii i wśród Polaków, co nie zmienia faktu, że jest nierzetelna, no po prostu, no tak nie można robić. To trochę taki tutaj gorszy akcent. To tyle. Natomiast co tam u was słychać? Trochę zmienimy temat na taki łagodniejszy. Napiszcie, jak tam Remik w robocie? Jeździsz gdzieś po Polsce, po zagranicy? Napisz, co tam, gdzie byłeś ostatnio, gdzie jesteś. Może gdzieś zahaczysz o Szwajcarię, to byśmy się spotkali i soku się napili. Albo co tam po prostu u ciebie słychać? Nie wiem, jak tam pozostała moja widownia wierna, co tam u was? Czekajcie, gdzie ja jestem? Czy ja dobrze zajechałem? Bo tam jakieś światło czerwone widzę, czyżby roboty drogowe dzisiaj w sobotę? A to wszystko możliwe. Wszystko możliwe, no. Paweł i syn. Puszczacie filmy, bardzo fajnie, bardzo żałuję, słuchajcie, że nie mogę ich, o tu z rogami krowy, że nie mogę ich obejrzeć, bo mi się ten internet, no matko, jeżeli wgrywam film, no to nic mi się nie otwiera po prostu i mało tego, takie wgrywanie filmu trwa przeważnie 15-16 godzin, także nie mam internetu po prostu. Natomiast to, że wrzucacie filmy, to widzę, no i fajnie, bo kilka jest takich po prostu rzeczy, które mi się podobają. Natomiast bardzo, bardzo żałuję, że nie mogę ich obejrzeć. Co tam mamy? Na rejonie zewnętrznym. No deszczyk sobie pada. Ciekawe, czy grzyby będą. Bo teoretycznie, słuchajcie, jak jadę do sklepu i do roboty, do tej mojej poprzedniej, to był jeden grzyb właściwie. No i ja tak przejeżdżałem koło niego codziennie, dwa razy dziennie właściwie. No i okazuje się, że to taki
spory prawdziwek, gdzieś pół metra, nie wiem tak na oko, bo nie wysiadałem z auta, ale drewniany dyżurny ktoś wystrugał i go tam zostawił. A poza tym to nie widziałem żadnych grzybów, ale może po tym deszczu coś się pojawi. Byłoby fajnie. Gdzie to ja, kurczę blade, czemu ja tędy nie jechałem? Czyś bym przeskoczył? Albo tak się zagadałem z wami, że tego nie zauważyłem. To też możliwe. Niederstocken. To chyba tędy nie jechałem. O, następne. Dobra, zawracam. Nie będę sobie zawracał głowy chyba. Niederstocken. No popatrzcie, no. Nie, nie jechałem tędy. Albo może i jechałem. Mniejsza z tym. Zawrócę. I chyba tam przegapiłem, bo teraz jadę bez nawigacji. A no właśnie, i dlatego nie zwracałem uwagi na to, co się dzieje. O. Nie zwracałem uwagi na to, co się dzieje i przegapiłem. Tam był zjazd, teraz powinno być w prawo. Na Hyfen. I ja gdzieś w tym Oberstocken musiałem to po prostu przegapić. No ale co tam, sobota jest. No, piszcie, co tam u was słychać. Dziękuję za komentarz Bogdanowi, że czy Marek to Mariusz, a Darek to Dariusz. Fajnie, bardzo fajnie i właśnie o to chodzi. Coś takiego, świetnie, bardzo dziękuję, po prostu pozytywnie to w ogóle nastraja i wpływa i na mnie, i na to, co robię, i myślę, że też jest z tego jakaś tam, powiedzmy, i zabawa. Wiadomo, że tu chodzi po prostu o oglądalność, a biorąc pod uwagę teraz te moje filmy szwajcarskie, no to one nie przynoszą po prostu tutaj jakiejś oglądalności i ten spadek oglądalności jest ogromny. Natomiast zauważyłem właśnie, kiedy wypuściłem film o zlocie tam, gdzie zlocie traktorów tam, gdzie byłem, no to ta oglądalność, słuchajcie, no film wypuszczony parę dni temu, 5000 wyświetleń, no to widać, że wy chcecie tych traktorów. Ja też bym bardzo chciał te traktory wam podarować tutaj na tym filmie, no ale co zrobię, no nie ma tego. Widzicie, że człowiek jeździ, a tu się nic absolutnie nie dzieje. No i przykro mi z tego powodu, dlatego dziękuję bardzo za takie po prostu komentarze, bo one rzeczywiście no są dla mnie bardzo ważne. Jeszcze raz dziękuję. No ale tutaj, słuchajcie, wracamy, bo gdzieś ja przegapiłem ten znak. Tylko gdzie? Chyba, że włączę tą nawigację. O matko, no. O, tu jest. Hyfen, właśnie to przegapiłem, bo tam jestem, w tym Hyfen. O. No idę, znowu zając, nie? Widzieliście to? Widzieliście ten obrazek tego mema, jak ten smart jest tak do połowy skasowany, po samą szybę, a pod spodem podpis znowu zając. No właśnie, dlatego mi się to zawsze teraz już będzie kojarzyło. Ktoś miał niezły pomysł. O. Owieczki jakieś. No i pogoda taka, widzicie, barowa. Wyjść jak nie ma. Deszcz pada. Ja kurtki nie wziąłem takie przeciwdeszczowej, tylko przeciwwiatrową, więc ona się za bardzo nie nadaje. No ale nic, dobra. Tyle na dzisiaj, nie będę wam zawracał gitary. Zobaczymy, aha, bo tam na dole, jak się jedzie do mojej tej poprzedniej już roboty, w miejscowości Tun, rozmawiałem z szefową. Ona mówi, że tam jest jakiś facet, który ma dużo traktorów zabytkowych. Postaram się dowiedzieć dokładnie adres tego delikwenta i pojadę do niego
zobaczymy te traktory, jeżeli się uda, oczywiście, jeżeli się zgodzi. Także mam nadzieję, że tak, i tam podobno cały czas podkreślam, jest co nagrywać. To tyle z dzisiejszej przejażdżki. Niestety przykro mi, nie wiem co się stało, jakaś zaćma czy coś mnie wzięło po prostu i nie skojarzyłem sierpnia z wrześniem z tego wszystkiego i widzicie, przejażdżka wyszła zamiast ten fajny właśnie drugi już traktoren, transporter i Einachser, czyli jednoosiowe ciągniki tam miało być, po prostu transporter to chyba to chodzi o te śmieszne samochodziki takie, co tam był ten jeden na tym zlocie, ten zielony, to właśnie one są do transportu siana. Widziałem a propos, jeszcze widzicie, nie mogę skończyć, widziałem a propos, jak jeździłem do pracy tam do Kształt, tam było dużo tych właśnie łąk akurat koszonych, wszyscy się spieszyli przed tymi deszczami, no to te samochodziki po prostu zakłada się na nie przyczepę samozbierającą, taką naczepę samozbierającą właściwie można powiedzieć, i zwozi się siano z gór, ponieważ on jest szeroki, niski, żaba taka po prostu i on się tak łatwo nie przewróci. Amsoldingen teraz tutaj mamy. To są właśnie, tak jak podejrzewałem, właśnie te do zwożenia siana z gór. No, to tyle już na pewno, kończę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!